Hej, hej, dzień dobry drużyno! Witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Baldur's Gate 3 i znajdujemy się w pobliżu szmaragdowego raju. To tutaj diabelstwa zostały wygnane, a w zasadzie przepędzone przez przywódczynię druidów. I to jest jedno z zadań pobocznych, które w tym obszarze mamy do wykonania. Zobaczmy na mapę, jak to w tym momencie wygląda. Mamy tutaj też zarośnięte ruiny, do których chcieliśmy się w jakiś sposób dostać, więc też można by było tam później iść. Ale w tym, chociaż z drugiej strony, nie wiem, czy nie chciałbym już w tym momencie tam iść. Bo tutaj jest okolice szmaragdowego raju, no tutaj nam się dosyć dużo rozchodzi tych ścieżek, więc może byśmy wrócili do tych zarośniętych ruin po prostu. Zanim zajmiemy się oczywiście tą sprawą tego diabelstwa. Chociaż mam nadzieję, że no, nic się tutaj złego z nimi nie stanie, jeśli w jakiś sposób będziemy zwlekać z pomocą im, nie? I tam mamy jakieś też ruiny. No dobra. To w takim razie wróćmy sobie do tych ruin, o których wiedzieliśmy i na które natknęliśmy się na samym początku. Ekipę już mamy tak naprawdę, można powiedzieć, że pełną, no bo 4 osoby maksymalnie mogą być chyba w naszej drużynie. Więc zejdźmy sobie tutaj. O, wiewiórka! Czy to jest szczapa? Szczapa. Zaraz, czy to jest ta wiewiórka? Ta słynna wiewiórka? The squirrel lunges at your foot and bites it. Kopnij wiewiórkę. Opieka nad zwierzętami przyjmie się zachowaniu stworzenia. Chociaż nie, mamy z mądrości. No dobra, przyjrzyjmy się. Plus 3, czyli potrzebujemy minimum 7. 12, jest ok, udało się, test mądrości zdany. Jesteśmy mądrzy. No ale jakby nie miał być mądry kleryk, prawda? Follow the squirrel's gaze to a pair of clumsy, ugly feet. Your own, on her territory. Looking around, her territory extends from one end of the grove to another. Kopnij ją? Nie, no bez przesady. Zbeształ ją z znaczącym laśnięciem. Zastraszanie. Opieka nad zwierzętami. Dobra, i potrzebujemy znowu 7 minimum. 17, wow. Udało się. She studies you for a moment before twitching her ears. Compromise. After a final squeak of warning, break the rules and there will be trouble. She scurries away. Nagroda. Przekonaliśmy szczapę, aby pozwoliła nam chodzić po swoim terytorium. Dała nam małą błyskotkę, byśmy trzymali się z dala od drzew. Ucho hieny, składnik alchemiczny. Połącz 3, aby wyprażyć z nich popioły. Minutkę szybkości. No, dziękuję. No proszę. Jaka miła wiewiórka. Dobra, a my tymczasem, tak jak mówiłem, wróćmy sobie do tego miejsca, które... Zaraz, którędy my tutaj przyszliśmy? Tędy chyba, nie? Ej, jak? Okej, dobra. Już myślałem, że nie będę wiedział, jak wyjść stąd. Dobra, tu wszystko chyba jest pozbierane. Świetnie. A co byśmy zrobili, jakbyśmy poszli tu w lewo? Only if my people extract them. The only other cure is the blade. Okay. Wonderful. Balsamowiec. Dawaj balsamowca. Okej? No i właśnie. A może tak? Właśnie, przecież mamy teleport. Jezus Maria, a ja chciałem tutaj z buta iść. Dawaj tutaj te zarośnięte ruiny. Zobaczymy nawet jak wygląda. A, po prostu. Just like that. Okej. Just like that. Czyli tutaj mieliśmy zamknięte niestety, zamknięte drzwi na klucz. Podejrzewam, że ten klucz musielibyśmy znaleźć. A my tymczasem... Kurde, tędy nie przejdziemy. Tak czy inaczej trzeba leźć naokoło.
tędy. Tędy. Tylko nie przez ogień, proszę. Kurde, też polezą naokoło, ja pierdzielę. No to idzie się trochę pogubić, nie? O, znowu dzik. Oni widzę, że co jakiś czas tutaj te zwierzęta wracają do swoich miejsc. Jak się nam nie uda z nimi pogadać, to po jakimś czasie można wrócić i spróbować ponownie. Tylko nie łazić po ogniu, proszę. No tak, mogłem szybciej, kurde, na te przydrożne klify się przeteleportować. Dobra, lecimy tędy. Zarośnięte ruiny. Wejście do kaplicy. That's curious. Tak. Mamy chyba jeszcze łopatę, nie? Pięknie. Let's go. Co my tutaj mamy? Zwój wykrycia myśli i zwój zauroczenia osoby. Bierzemy. Dobra, i to ogólnie jest miejscówka, którą, o której wiem, co tutaj jest w tej kaplicy. I ogólnie można podsłuchać tutaj, no właśnie. Można podsłuchać tutaj rozmowy, można powiedzieć, że szabrowników. I albo z nimi wejść w konfrontację, albo ich obejść i mieć ich gdzieś. A, jednak, proszę bardzo. Kolejna skrzynia. Cyk. O, ognista strzała. Ciekawe, jak będzie można ją wyposażyć. Świetnie. A my tymczasem zejdźmy na dół sobie tutaj. Bo do tej kaplicy, do tych ruin kaplicy... Nie. Do tych ruin kaplicy można dotrzeć jeszcze w inny sposób. Tylko, że no właśnie. Potrzebowalibyśmy kogoś, kto jest biegły w otwieraniu zamków. I zastanawiam się, czy właśnie nie będzie to pan Astarion, który jest łotrzykiem. To on powinien mieć największe profity do otwierania zamków. Zamknięte. Otwórz wytrychem. Wow, stopień trudności 20. Narzędzie złodziejskie umożliwienie otwieranie zamków na podstawie testu z winnych dłoni. Nieudana próba powoduje zniszczenie narzędzi. Premia całkowita 7. No, czyli musielibyśmy przynajmniej 13 wrzucić, nie? Cel zyskuje plemię 1K4 do testów. Całkowita premia od 8 do 11. No dobra, let's go. Ja pierdzielę, 4, naprawdę. Nie wierzę. Nie wierzę. Nie wierzę. Serio. Jasna dupa. Naprawdę, mieliśmy tak dużego... Mieliśmy tak dużego bufa do otwarcia tego zamka, a jak zwykle bogowie RNG nas obsrali. 2 i 4 na 20-ściannej kości jasnych. Ale się wkurzyłem teraz, naprawdę. Niesamowicie się wkurzyłem. Aha! No dobra. Spróbujmy to. Moja tura.
A ja bym chciał co nieco zobaczyć więcej. Za mało zasobów akcja. No niestety. Więc tutaj nic nie zdziałamy. Można by było po prostu odejść. Dlaczego? Ano dlatego, żeby nikt we mnie nie strzelił. Dobra, nextik. Spróbujmy zaatakować tu. Ścieżka zablokowana. To weźcie przesuń tak, żeby nie była zablokowana. Czego nie rozumiesz? 70, dawaj. Za dwa. Naprawdę, za dwa. Aha. Przypływ sił, nie bardzo. To jest mag, więc warto byłoby jej zejść z drogi. No i mamy tutaj naszego maga również. Spróbujmy tym. Jest w zasięgu? Jest w zasięgu. Ścieżka zablokowana. A jakim cudem? Sprawdźmy jeszcze raz. Ścieżka zablokowana. A to? Też ścieżka zablokowana. Tłuszcz. Pokryj teren tłuszczem. Znajduje się na nim istoty spowolnione i mogą się przewrócić. Ej, to nie głupie. To nie głupie. Czekajcie, pokryjmy teren tłuszczem w tym miejscu. Dlaczego? Ano dlatego, że jak ktoś będzie chciał do nas podejść, to się będzie przewracał. To nie głupie jest, prawda? A tutaj mamy jeszcze jednego łącznika. No dobra. I nasza koleżanka. Paraliżujący strzał. 2 do 7, 1 do 10. Ścieżka zablokowana. A czy z łuku możemy strzelić? Też ścieżka zablokowana. Nie powiedziałbym, kto jest zablokowany, ale okej. I 5, super. Świetnie. To możemy się skitrać z tego względu, że mamy tutaj jednego łotrzyka prawdopodobnie, który będzie strzelał do nas z łuku, a tego byśmy nie chcieli. Dobra, nieźle. Idą. No właśnie, i się przewrócił. Sobie głupi łeb rozwalił. Dotarcie niemożliwe? No dlaczego? Dobra, to może zacznijmy tutaj. Podpalmy go. Chybienie. Serio. Dobra, całkiem nieźle. Całkiem nieźle. Nie wiem, czy to będzie jakkolwiek schowanie się, czy nie. No i właśnie. I mamy jeszcze jednego gościa. Jezus, ale mi to jest trochę, wiecie co? Przykro mi jest, że ja w taki sposób muszę ich tutaj obijać. Jak to mówią, jak to mówi wieszcz, kopiącego się nie leży. 55%. Chybienie, niestety. Niestety chybiłem. No dobra, zobaczmy co dalej. Tu zakończmy turę. Ten musiałby podejść chyba dosyć znacznie, żeby w ogóle jakkolwiek miał strzelać. Czy? Tak. Musi niestety podejść. No dobra. No to my spróbujmy. O, 50%, kurde, naprawdę. 55%. Strzał, dawaj. 7. No chłop tam jest podpalony nieźle. Dobra, zejdę z widoku. Niech oni do mnie podejdą. Jest tutaj, tu jest ogień, więc właśnie, będą musieli albo płonąć, albo iść naokoło, ale chłopu się chyba raczej nie opłaca iść naokoło, więc woli płonąć. No dobrze. Z krótkiego łuku. Ukradkowy dystans. Nie, dobra. Lecimy normalnie. Kurde, naprawdę miałeś 60% szans, gościu. A tutaj... magiczna dłoń. Stwórz niewidzialną widomą dłoń, która może manipulować przedmiotami. To raczej nie za bardzo. Astralna wiedza. Może po prostu zaatakujmy go? Tak, o. 50%? Udało się, trafiliśmy. No i tutaj mamy jeszcze możliwość 1 do 10, 1 do 8. Nie wiem, czy zimno go w jakiś sposób nie ugasi, ale lepiej podtrzymywać ten płomień. O,
chybienie krytyczne. Świetnie. O, shit. Kwasowa strzała. Ty gnojku mały. 50%, ale widzę, że już w tym momencie moglibyśmy, wiecie co, podchodzić do niego. Co to za 10%? Czy dostaliśmy jakiegoś expa? Nie wiem za co. Dobra, nie możemy od niego odejść z tego względu, że... Chybienie, dobra, nice. Czemu ty atakujesz dwa razy? Gościu? Gościu? Zagrożenie? Nie, no nie trafię sobie przecież w plecy. Nice. Świetnie. Wydaje mi się, że możemy tutaj podejść. Tylko z drugiej strony... Nie wiem, czy jak podejdziemy... Najpierw podejdźmy sobie nią. Stój! Stój! Kurde. Doskok. Niestety nie zrobiliśmy doskoku. No trudno, ale możemy jeszcze wykonać akcję w postaci strzałów tego gościa. On ma trochę mniej zdrowia, więc powinno się udać. Za mało zasobów akcji. No dobra, podejdźmy trochę bliżej. Koniec tury. No i właśnie, i tutaj mamy problem. Bo po kwasie będziemy łazić. No naprawdę, 70% szans, a ty żeś wziął i... Dobra, spadamy z tego kwasu. Musimy spadać z kwasu. Dobra, teraz ten nam coś zrobi. Odparcie. Nieźle się chłop próbuje tam bunkrować. Ale mam nadzieję, że nam się go uda dokonić. Cyk. Dobra, jest na blisko, więc teraz jak będzie chciał jakkolwiek uciec od nas, no to będzie oczywiście akcja taka, że go zaatakujemy. Nie udało się, słuchajcie, wejść tak jakbym chciał do tej kaplicy, no to musimy zrobić to tak jak od frontu. Cyk, dobrze, nice, udało się. Trzeba by było też przy okazji się trochę wziąć i wyleczyć. Co my tutaj mamy? Skórzona zbroja. No chyba, że... No chyba, że znajdziemy gdzieś właśnie narzędzia złodziejskie. Możemy jeszcze raz spróbować... Możemy jeszcze raz spróbować to otworzyć. Dobra, jeszcze tą babeczkę tutaj mamy. Talis, wróżenie bez magii. Wróżenie bez magii. Zaraz. A czy ja bym nie chciał dać tego na przykład temu gościowi i spróbować tu przeczytać? Myślałem, że dostaniemy za to jakieś, wiecie, wusty, nie? Ale niestety nie. Ale niestety nie. No dobra. No to poszukajmy jeszcze, co tutaj moglibyśmy znaleźć. Właśnie. Nie podświetlają nam się na alcie właśnie takie rzeczy jak drewniana skrzynia. A w nich też mogą tutaj być pochowane przez tych łupieżców, szabrowników, jakieś rzeczy. Płócienny worek oraz plecak. Cyk. I w plecaku mamy linę. Ognisty cienkusz z Cthulhu. Nice. Dobra, sprawdźmy tą drewnianą skrzynię i będzie można, wydaje mi się, skoczyć jeszcze raz, spróbować otworzyć ten właz. Dobra. Dawaj. Idziemy jeszcze raz, spróbujemy otworzyć ten właz. Postaram się w miarę możliwości, słuchajcie, unikać takiego safe loadowego skamowania. No jak się nie udało, to się nie udało, nie? Gorzej jakbyśmy mieli na przykład... zginąć, nie? To akurat bym chciał bardzo... Ty, co jest? No idźże tu. Co ty to... A zaraz, my tego szkieleta nie zrabowaliśmy. Ostro kłącze. Dobra. No i teraz, spróbujmy. Właz, jeszcze raz.
Otwórz wytrychem. I znowu mamy kurde plus 7 premii. Dawaj. 17, jest, udało się wreszcie. O Boże. Do 3 razy sztuka, jak to mówią, nie? Sukces, nice. No to co, włazimy. Włazimy. Zatęchła krypta. My może byśmy, kurde, wiecie co? Wleźli do wody. My może byśmy się wzięli i przekimali trochę, a przynajmniej ten odpoczynek zrobili. Krótki odpoczynek. Cyk, nice. Nieźle. No to teraz tutaj już oczywiście trzeba uważać. Jesteśmy w zatęchłej krypcie. I zobaczcie, co my tutaj mamy. Martwy skryba. Martwy skryba, drąg. Zobaczmy, czy moglibyśmy coś tutaj jeszcze znaleźć. Nie, a ten kandelabr można podpalić? Jasne, że tak. Super. Pozłacana skrzynia. Świetnie. Porozpalajmy sobie tutaj w niektórych miejscach ogień. Będziemy widzieć trochę więcej. Martwy skryba. Pytanie tylko, czy taki skryba może być faktycznie martwy? W postaci takiego szkieletora skryby. Locked. As if that were enough to keep me out. No proszę, proszę. A sarkofag? Moneta duszy. Tymi monetami można zasilać piekielne machiny. Pierścień z onyksem. Odd. What merchant would accept such a coin? Dobra, dawaj świecę. Tu chyba nic więcej nie ma oprócz tej księgi. Charmed, I'm sure. Easy enough. This book is far lighter than it should be with such a massive lock. Wiedza tajemna. Siła, mag, inteligencja. Otwórz zamek zaklęciem. No, jesteśmy magiem, tak? Dycha plus 3, czyli 7 minimum. 14, jest git. Udało się otworzyć. Z inteligencji. As the lock opens, a loose page comes with it. Magic pulses from the parchment. What was once script is now an obliterated scrawl. You have a sense these are names, a list. But of what? Religia. Przyjrzyj się księdze z bliska. Plus 3 z inteligencji. No, a jaki test? Czyli też minimum 7 musimy wrzucić. Dobra, udało się. Gods. These are the names of gods, once lost but now restored after the second sundering. The last three names in this book sit close together, but are so devastated by the scrawl as to be unreadable. Entire pantheons have dwindled and been reborn, silently recorded by this book. Mędrzec tajemnice rozdarcia. Pokażcie, co to jest. Posępne zyskuje inspirację. Odblokuj i przeczytaj księgę umarłych bóstw. Otwórz i przeczytaj księgę umarłych bóstw. Nice. Jest git. Udało się. Dobra, mamy to. Mamy to. Coś jeszcze? Tutaj mamy kolejnego martwego skrybę. O! Ciężki klucz! To może być do jakiejś skrzyni, na przykład tej pozłoconej skrzyni, tylko zapalmy tutaj sobie co nieco.
Cyk. Nice. No i tutaj mamy, słuchajcie, kurde, porażka. Niedobrze. Moglibyśmy się czegoś dowiedzieć. Pewnie z tej tabliczki, co? Moglibyśmy się z czegoś tutaj dowiedzieć. Baza. Nie. Zastanawiam się, bo teraz tak. Nie będę ukrywał, że ci martwi wojownicy, martwi skrybowie i tak dalej, to nie jest coś takiego, co można byłoby zaniechać. Tylko zastanawiam się, w jaki sposób chcielibyśmy się na nich zasadzić. No dobra. Będziemy oczywiście improwizować. Czy mam nadzieję, że będziemy improwizować, że to się uda, no ale... Let's go. Naciskamy przycisk. Chodźcie nacisnąć przycisk. Pstryk. I właśnie chciałem zrobić tak, by w jakiś sposób się na nich zasadzić. Aha, czyli ona powiedziała, że naszym sprzymierzeńcem może być ciemność? No to ciekawe. Dotarcie tu jest niemożliwe. Mimo wszystko spróbujmy, słuchajcie, ściągnąć ich w jedno miejsce. Może uda nam się dzięki temu w jednym miejscu zrobić im jakieś obrażenia obszarowe. Tutaj. I ty też tutaj. Cyk. Zobaczymy, co oni zrobią. Okej, koniec tury. Koniec tury. Sprint. Oni będą chcieli do nas podejść. Czyli, no, muszą jakby nie patrzeć, stracić turę na to, żeby dotrzeć. Ci, którzy są bliżej nas, oczywiście szybciej dotrą i mam nadzieję, że po prostu ich będziemy po kolei eliminować. Chociaż ci dwaj mogą dotrzeć w podobnym czasie. Ten jest najdalej. No, mimo wszystko skubańcy daleko biegają. No dobra, ci trzej mogą dotrzeć w podobnym czasie. To jest niedobrze. To mi się to nie podoba. Za mało punktów. Za mało punktów ruchu. Żebyśmy mogli cokolwiek zrobić. Aj. O, narzędzia złodziejskie, super. Rozmawiaj z umarłymi. No, to ciekawe. Ty. Jakbyśmy tak... Dost thou think to rush fate? See to the dead first. Aha, zajmij się pierwej z zmarłymi. Okej. No to mamy pewien problem. Przeszywający atak. Dobra, na razie... Chyba, że jakiś boost moglibyśmy zrobić. Odporność. Święty Płomień. O, Święty Płomień może być dobrą akcją na nieumarłych. Tak mi się wydaje, że to może być całkiem git, nie? Dance Macabre. Magiczna dłoń, niestety... No właśnie. Ty, my nie posiadamy komórek czaru. Niedobrze. Fuck.
Promień osłabienia. Mamy też zwoje ewentualnie, nie? Długi oddech na uzdrowienie, aktualna wiedza, szarża 4-7 i rozprucie 4-13. To rozprucie na pewno wydaje mi się, że musielibyśmy użyć na przynajmniej jednym z nich. Oni wydaje mi się, że też potrafią czarować, więc mają te takie obrażenia dystansowe, czy mogą zrobić obrażenia dystansowe. Ci w szatach chyba. Więc warto byłoby ich tutaj jakoś w tej... Oho, właśnie o tym mówię. Oż ty w życiu Barabasza! Nieźle. Ja bym się stąd wziął i skitrał. Z tego względu, że nigdy nie wiadomo... Czy nie dostanę kolejnym wpierdzielem. No i właśnie. I tutaj moglibyśmy tak, albo atakować tym 1-10, albo atakować normalnie z buławą. Nie mamy 70% tych możliwości ataku. Martwy skryba na poziomie drugim. On ma 13, ten ma 10. No dobra, spróbujmy ten święty płomień zaatakować. 65%, kurde, mało. 6. Okej. Za mało zasobów na akcję. Pokryj swoją broń olejem, który zamienia odporność na ogień w podatność na ten żywioł. Ty, a jakbyśmy tak... Kurde, ty! Zarzuciłem sobie na broń. Ja myślałem, że mogę tym rzucić tym słoikiem. No to dupa. No to dupa. Okej, spróbujmy w takim razie tak. 85. Jest, nieźle. No i tutaj już nic więcej nie zdziałamy. A tego przyjemniaczka moglibyśmy spróbować zestrzelić. Kurde, nie wierzę. Naprawdę nie wierzę. Ty siebie leczysz. Okej. A już myślałem, że uleczysz kumpla, no ale cóż. Uciszenie. To ciekawe. Nie mów, że on będzie miał jeszcze jakąś akcję. Mam nadzieję, że nie. Ten będzie miał jakąś akcję. Dobra, no i wszyscy w jednej komnacie. Mało miejsca, dużo akcji. Uciszenie nie pozwala nam chyba zarzucać czarów. Ale przeszywający atak 4-9. Który tu jest obity? Który tu był obity? Ten jest nieżywy. Ten jest obity. Zabijmy, świetnie. Nic więcej nie zdziałamy, więc przeczekajmy. Teraz tak, tutaj bijemy buławą, bo jesteśmy na blisko. Naprawdę masz 45% na to, że go trafisz? Ty, ten jest jakiś kosior totalny. Okej, niestety mamy problem z tym, że nie możemy czarować jako mag. ...35% na to, że go przewrócimy. Dobra, dawaj tego. No, odparł przewrócenie. Ale przynajmniej jakieś obrażenia zadaliśmy, nie? No i tutaj chyba wydaje mi się, że musielibyśmy się fokusować na... No, albo dokończyć tego gościa. Dobra, nieźle. Przypływ sił. Atak głowicą. Nieźle. Wyszło całkiem spoko. Chybił, świetnie. Chciał uciec. Okej. Za jeden. No i teraz można, wydaje mi się, że już tutaj gościa mocno obijać. Jeden
Zastanawiam się, dlaczego jest tak duży problem z obiciem go. Wstrząsające uderzenie 45 ma też. No dobra, dalej. Ja pierdzielę, 45 na tak blisko. Czuję się, jakbym grał w X-Koma, naprawdę. Dobra, ty biegnij za tym. Świetnie, uciszenie spadło. Dzięki temu. A my tymczasem możemy spróbować paraliżujący albo rozprucie. 55%. Nice. Udało się. Ua! Nice! No i zobaczmy, co jest w sarkofagu. To jest jakiś ghoul? Pamiętam, że w Baldur's Gate ogólnie ghule były mocne, nie? So he has spoken, and so thou standest before me. Right as always. What a curious way to awaken. Now, I have a question for thee. What is the worth of a single mortal's life? No, to jest... Curiosity. Nothing more. Wilt thou answer my question? No tak, pytaj. So, I ask again. What is the worth of a single mortal life? Jaka jest wartość żywota? Każdy jest tak samo cenny, wszyscy jesteśmy równi. Chyba zależy od post... Niby powinno być, że wszyscy jesteśmy równi, no ale... No dobra. In death, that is so. Very well. I am satisfied. Cieszę się. We have met, and I know thy face. Marniej. We will see each other again at the proper time and place. Farewell. Farewell. A, i on sobie poszedł, tak po prostu. Panie Marnieju! What? Dobra, co my? Moneta duszy, złoto i sztabka srebra. Nice, bierzemy to wszystko oczywiście. Dobra, słuchajcie, w tym miejscu, w takiej krypcie zakończymy sobie dzisiejszy odcinek. Ja wam bardzo dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, zostawcie koniecznie łapę w górę i zostawcie komentarz, będę bardzo wdzięczny. No i mam nadzieję, że widzimy się już jutro o 16 w kolejnym odcinku. A dzisiaj zapraszam was do dwóch playlist proponowanych dla was i widzimy się w komentarzach. Trzymajcie się, na razie, bye bye!